Parle français. Oui. Et je m'appelle Justine. Jak jeszcze nie miałam tego miejsca, to wiedziałam, że jak będę miała studio swoje samodzielnie, to wiedziałam, że będzie się tak nazywało w nawiązaniu do takiego magazynu fotograficznego z początku ubiegłego wieku, właśnie się nazywał Camera Work. To miejsce no, było zupełnie inne niż jest teraz, ale zauroczyła mnie przestrzeń, którą oczami wyobraźni zobaczyłam mniej więcej tak, jak ona dzisiaj wygląda. Tak się ciekawie złożyło, że zaraz po zdaniu do szkoły fotograficznej poznałam chłopaka. Poznaliśmy się na ulicy, kiedy chodził po Nowym Jorku i robił zdjęcia wielkim formatem i zatrzymał mnie, czy może mi zrobić zdjęcie. Ja taka zaciekawiona, nie za bardzo miałam doświadczenia w tych kwestiach, nie wiedziałam w ogóle, co to jest Hasselblad. W pewnym momencie on mi zaproponował, że mówi, słuchaj, znajdziemy dla ciebie najlepszego Hasselka. I znaleźliśmy właśnie Hasselblada 500CM, który no, od początku mojej drogi takiej fotograficznej po prostu zaczął mi towarzyszyć. W tamtej pory po prostu zakochałam się w portrecie i w kwadracie. To są dwie rzeczy, które totalnie do mnie przylgnęły. Studio jest ciekawa garderoba. Dzisiaj myślę, że jest dość rzadko spotykane takie miejsce w studiach fotograficznych, ale ona się tutaj zrodziła w sposób zupełnie naturalny. Przez lata przybywały różne gadżety, różne ciekawe stroje, które sama gdzieś nabywałem. No i ta garderoba po prostu zaczęła rosnąć w siłę. Zaczęło przybywać różnych gadżetów. W sumie takim głównym celem tej garderoby jest utrzymywanie tego ciekawego klimatu, w którym jest całe studio. Niejednokrotnie słyszałam, że to jest najfajniejsza toaleta w Warszawie. I tu się znów pojawia temat Paryża. Jeżdżąc tam, wynajdując różne takie smaczki, wpadłam na, okazało się, genialny pomysł, żeby w tych wszystkich aktach udekorować moją malutką łazienkę w studio. Mnie Paryż inspiruje szalenie ze względu na ten swój duch artystyczny, na tą historię. Pomyślałam, że zrobię projekt właśnie z Paryżem w roli głównej i tak też się stało. Sfotografowałam Paryż po mojemu i mogę się nim dzielić po prostu dzisiaj. Z racji tego, że no przez lata zajmowałam się portretem klasycznym, to od kiedy zaczęły się pojawiać zapotrzebowanie na tego typu zdjęcia, tak zwane dzisiaj biznesowe czy wizerunkowe, no to gdzieś i znajomi zaczęli się podpytywać, a nie zrobiłabyś mi takiego zdjęcia, bo tam potrzebuję, robisz zdjęcia, to byś mi zrobiła. No i takim oto sposobem weszłam w świat fotografii biznesowej. Przy portrecie po prostu jest jednak ten kontakt z człowiekiem, taki indywidualny. Można obserwować emocje, można je wywoływać, można je uwieczniać. Jest jeden punkt łączący. Jesteśmy wszyscy ludźmi, mamy tak naprawdę, każdy ma te same potrzeby. La vie belle. I co to znaczy? A, że życie jest piękne.